Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 235. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 143. Usłysz o Panie moją modlitwę, przyjm moje błaganie. W wierności swojej wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. Nie pozywaj przed sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje, moje życie wdeptał w ziemię, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. Rozpamiętuje dni starodawne, Rozmyślam o wszystkich Twych czynach, rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam ręce do Ciebie. Moja dusza pragnie Ciebie, jak wyschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznaj mi, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień. A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów, i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą. W rozdziałach od 10 do 12 Księgi Przysłów znajdujemy zbiór praktycznych rad i maksym, które ilustrują różnicę między mądrością a głupotą. Teksty te zawierają konkretne przykłady. Jak mądrość prowadzi do sukcesu, a głupota do zguby. Podkreślają wartość uczciwości, sprawiedliwości i dbałości o relacje międzyludzkie jako fundamentów prawdziwego życia w zgodzie z Bożymi zasadami. Mądry syn jest radością ojca. Zmartwieniem dla matki syn niemądry. Bez pożytku złem nabyte bogactwa a prawość ocala od śmierci prawego pan nie zagłodzi lecz odrzuci rządze występnych ubogi pracuje ręką niedbałą a ręka pilnych sprowadza bogactwo weżniwa plon zbiera syn rozsądny syn hańbą okryty prześpi czas koszenia błogosławieństwa na głowie prawego usta bezbożnych gwałt kryją Pamięć o prawym jest błogosławiona, imię grzeszników ulega zagładzie. Kto mądry, sercem przyjmie nakazy, upadnie kto wargi ma nierozsądne. Kto postępuje nieskazitelnie, bezpieczne. Zdradzi się kto przewrotnych dróg szuka. Kto mruga oczyma, sprawia cierpienie, upadnie kto wargi ma nierozsądne. Usta sprawiedliwego są źródłem życia, usta bezbożnych gwałt kryją. Nienawiść prowadzi do kłótni, wszelką przewinę zakrywa miłość. Na wargach rozumnego jest mądrość kij na grzbiecie nierozsądnego. Mądrzy skrzętnie zachowują wiedzę, usta głupiego to bliska zguba. Majętność bogacza jest jego warownią. Ruiną nędzarzy, ich własne ubóstwo. Dorobek prawego prowadzi do życia, a zysk bezbożnego do grzechu. Na drodze do życia, kto strzeże karności. Kto gardzi naganą, błądzi na bezdrożach. Kto tajnie nienawiść, ma usta kłamliwe. Głupi, niesławe rozgłasza. W gadulstwie nie uniknie się grzechu. Kto powściąga swe wargi, rozsądny. Srebrem wybornym jest język prawego, a serce bezbożnych jest jak rzecz znikoma. Wargi sprawiedliwego żywią wielu, a głupcy umrą z braku rozsądku. Błogosławieństwo pana jest bogactwem, własny trud niczego tu nie doda. Radością dla głupiego są czyny haniebne, a mądrość dla męża roztropnego. To, czego się boi grzesznik, nań spadnie, a pan spełni pragnienie sprawiedliwych. Gdy wicher zawieje, nie ma grzesznika, a podstawy sprawiedliwego są wieczne. Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go posłali. Bojaźń pańska dni pomnaża, skrócone są lata bezbożnych. Oczekiwanie prawych to radość. A nadzieja bezbożnych zaginie. Pan jest umocnieniem postępujących nienagannie, a zgubą dla popełniających nieprawość. Sprawiedliwy nie zachwieje się nigdy, występni nie będą mieszkać na ziemi. Owocem prawych ust jest mądrość, język zaś przewrotnych będzie usunięty. Wargi sprawiedliwego uznają to, co miłe Bogu, a usta bezbożnych przewrotność Obrzydła panu waga fałszywa upodobanie ma w ciężarku uczciwym Nadeszła wyniosłość nadejdzie i hańba U ludzi skromnych jest mądrość Nieskazitelność prowadzi prawych a przewrotność gubi wiarołomnych W dzień gniewu bogactwo jest bezpożytku Prawość ocala od śmierci Prawość nienagannego równa mu drogę. Występny upada przez występek. Prawych ocala ich sprawiedliwość. Pułapką wiarołomnych ich rządza. Nadzieja bezbożnych znika przy śmierci. Ufność złożona w bogactwie przepada. Sprawiedliwy jest ocalony z udręki, a jego miejsce zajmie bezbożny. Obłudnik ustami chce zniszczyć bliźniego lecz sprawiedliwych ocala ich wiedza. Cieszy się miasto ze szczęścia prawych, a głośno się raduje z upadku bezbożnych. Błogosławieństwem uczciwych wznosi się miasto, usta bezbożnych prowadzą do ruiny. Nierozumny kto bliźnim pogardza, roztropny umie o nim milczeć. Włóczy się plotkarz, wyjawiając sekrety, duch rzetelny milczy o sprawie. Bez kunsztu rządzenia naród upada, wybawienie przy wielu doradcach. Kto ręczy za obcego, w zło wpada. Kto poręczeń nie lubi, bezpieczny. Sławę uzyskuje powabna kobieta, majątek uzyskuje władczy mężczyzna. Miłosierny dobrze czyni swej duszy, okrutnik niszczy własne ciało. Bezbożny ma zysk zwodniczy. Pewna zapłata dla siewcy prawości. Stały w prawości zmierza do życia. Kto goni za złem, do śmierci. Obrzydłe panu serce przewrotne. Upodobaniem jego ci, których droga jest nienaganna. Z pewnością zły nie pozostanie bezkarny, ale potomstwo prawych ujdzie cało. Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta bez rozsądku. Pragnieniem prawych tylko dobro, oczekiwaniem bezbożnych jest tylko gniew. Bywa, że hojny ciągle zyskuje, a skąpy nadmiarę zmierza do nędzy. Dusza życzliwa będzie obfitować, kto napoi drugich, dozna orzeźwienia. Naród przeklina kryjących swe zboże, błogosławi tych, co je sprzedają. Kto szuka dobra, pragnie życzliwości. Kto dąży do zła, ono go dosięgnie. Kto ufa bogactwu, upadnie, jak liście za zielenią się prawi. Kto niszczy swój dom, wiatr odziedziczy, a głupiec sługą bystrego umysłem. Owocem prawości drzewo życia, a człowiek mądry zdobywa duszę. Jeśli zapłata sprawiedliwego jest na ziemi, to tym bardziej złoczyńcy i grzesznika. Kto karność kocha, kocha i wiedzę. Kto nagany nie znosi, jest tępy. Dobry zjednywa upodobanie u pana, męża podstępnego uzna on za bezbożnego. Bezbożnością nikt się nie umocni, a korzeń prawych trwa nieporuszony. Koroną męża jest dzielna kobieta. Próchnicą kości postępująca haniebnie. Sprawiedliwych zamiary to prawość. Zamysły występnych oszustwem. Słowa grzeszników krwiożerczą zasadzką. Usta uczciwych wybawią ich. Powaleni bezbożni i nie ma ich, a dom sprawiedliwych stoi. Doznaje pochwał człowiek za rozsądek, przewrotne serce spotyka pogarda. Lepiej być mało znaczącym, a mieć pomocnika, aniżeli pyszałkiem, nie mając chleba. Prawy uznaje potrzebę swych zwierząt, a serce występnych okrutne. Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem. Kto ściga ułudy, z rozumu obrany. Bezbożny, pożąda twierdzy grzeszników, lecz sprawiedliwych korzeń owocuje. W przewinie ust jest fatalna pułapka. Mąż sprawiedliwy wyjdzie z ucisku. Owoc ust człowieka dobrem nasyca, dzieło rąk męża do niego wraca. Głupiec uważa swą drogę za słuszną. Kto rady usłucha, jest mądry. Głupi swój gniew ujawnia od razu. Przemyślny odpowiedź powstrzyma. Kto przedkłada rzecz pewną, mówi co słuszne a świadek fałszywy – oszustwo. Plotka bywa jak pchnięcie mieczem, a język mądrych staje się lekarstwem. Mówienie prawdy przetrwa, mgnienie oka trwa język kłamliwy. W sercu knujących zło jest podstęp, a radość u doradzających pokój. Nie spotka zło sprawiedliwego, u grzeszników jest pełno nieszczęść. Wstrętne panu są wargi kłamliwe, w postępujących wiernie ma on upodobanie. Człowiek przemyślny o wiedzy swej milczy, serce nierozumnych głosi głupotę. Ręka pilnych zdobywa zwierzchnictwo, a niedbalstwo sprowadzi pracę pod przymusem. Troska przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo. Sprawiedliwy wypatruje dla siebie pożywienia. Droga bezbożnych ich mami. Lenistwo zwierzyny nie upiecze. Ludzka pilność jest cennym bogactwem. Na drodze prawości jest życie. Kroczenie po niej jest nieśmiertelnością. List do Rzymian, rozdział 1, wersety od 16 do 32 ukazuje, że Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego. Paweł opisuje odrzucenie Bożego objawienia przez ludzi, którzy zamiast czcić Boga, oddają się grzechowi i nieprawości. Fragment ten podkreśla, że grzech i niemoralność prowadzą do odwrócenia od prawdziwej religii i skutkują moralnym upadkiem społeczeństwa. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: A sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta to bowiem co o Bogu można poznać jawne jest wśród nich gdyż Bóg im to ujawnił albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła także nie mogą się oni wymówić od winy Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu, zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, Wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi w tym, co złe pomysłowi rodzicom nieposłuszni bezrozumni niestali bez serca bez litości oni to mimo że dobrze znają wyrok boży iż ci którzy się takich czynów dopuszczają winni są śmierci nie tylko je popełniają ale nadto chwalą tych którzy to czynią dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w roku.